Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrima. Ostatnio skończyliśmy w miejscu, dokładnie właśnie w tym miejscu. To jest Rzeczna Puszcza. Mamy oczywiście mapkę, za chwilkę zobaczymy sobie jak to wygląda, tutaj cała mapa. Mapa świata podzielona jest na lokacje, to znaczy tutaj to jest jeszcze gra, gdzie to streamowanie terenu polega niestety na dogrywaniu kolejnych sekwencji. Natomiast możemy podróżować tutaj bez przeszkód, natomiast kiedy wchodzimy gdzieś do jakiejś lokacji, no to mamy ten ekran ładowania, co tutaj może nam przeszkadzać. No ale już zajmiemy się w tej chwili eksploracją, a zmierzam do tego, że tu każdy obszar, który będziemy mieli odkryty, będzie oznaczony właśnie taką ikonką. No mamy w tej chwili białą grań zaznaczoną, to jest związane chyba z misją, a my jesteśmy dokładnie w Rzecznej Puszczy. Dobra, to przejdziemy sobie do tej Rzecznej Puszczy. Oczywiście nie możemy w ogóle tutaj szybko podróżować w tym trybie. Za chwilkę wchodzimy, no i zobaczymy też, co my tutaj mamy, bo przede wszystkim musimy zwracać uwagę na jedzenie oraz na zmęczenie. No właśnie, mamy już zmęczenie. Ja bym musiał tak, przede wszystkim czegoś, coś zjeść i odpocząć po tej wędrówce, kiedy udało się z Helgen wymknąć. Tam mieliśmy no, kilka walk. Pokonaliśmy też takiego niedźwiedzia podróżnego jednym strzałem. Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto nad Kurhanem. Smoki? Daj spokój, matko. Jeśli będziesz opowiadać takie bzdury, całe miasto pomyśli, że oszalałaś. Mam też lepsze rzeczy do roboty niż słuchanie twoich bajeczek. Zobacz, to był smok. Jak nas pozabija, to mi uwierzysz. No właśnie, pokażę wam tego mojego wojownika, jak on tu wygląda. No, ubrany jest te carskie szaty, można powiedzieć, że to jest carskie odzienie, ale może zmienimy to na coś fajniejszego, zobaczymy. Dobra, idziemy i pogadamy tutaj po kolei z różnymi osobami. Tutaj musimy zobaczyć, czy, bo w tej kuźni pracuje chyba znajomy jednego z tych żołnierzy, który nam pomógł w ucieczce. No wybaczcie, nie pamiętam jak on się nazywał, ale myślę, że się niebawem dowiemy. A to w ogóle jest jakaś misja z tym związana, to zaraz zobaczymy sobie, bo misję mamy tutaj. Pomów z osobą o imieniu Alvor, mieszkającą w Rzecznej Puszczy. Hadvar, widzicie, wszystko można się doczytać tutaj fajnie z tych zapisków. Zobaczymy, czy on tego Hadvara będzie znał. No dobra, zobaczmy jak... Mamy towarzystwo! O, tak jest. No zobaczcie, no i Hadvar jest już u niego. On się dobiegł tutaj przede mną. Biegł i tam dobiegł sobie. Tak się o ciebie martwiliśmy. Chodźcie, na pewno umieracie z głodu. Siadajcie. No, zobaczcie, zaraz dam wam coś fajnie do jedzenia. No dobrze, chłopcze. Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz i dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z niedźwiedziem jaskiniowym? Kurczę, nie mogę mu tego... Ej, masz drewniany talerz przez... Przydzielony do gwardii generała Tulliusa. Stacjonowaliśmy w Helgen, gdy zaatakował nas smok. Smok? To niedorzeczne. Czy ty jesteś pijany? Mężu, daj mu opowiedzieć. To taki miejscowy zwyczaj chyba jest. Opowiadania. Smok przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam pojęcia, czy jeszcze ktoś przeżył. Wątpię, czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do Samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam pomożesz. Jedzenie, zapasy, dach nad głową. Oczywiście. Każdy przyjaciel Hadvara jest moim przyjacielem. Chętnie udzielę ci wszelkiej pomocy. No, jak powiedziałem, dało się. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Ale potrzebuję twojej pomocy. My potrzebujemy twojej pomocy.
Tak. No i Alvor tutaj zaproponował nam coś do jedzenia. Oczywiście to wszystko weźmiemy sobie. Myślę, że po prostu wszystko, łącznie z tymi wytrychami. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy... Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoim dłużnikiem. No dobra, tutaj fragmentu tej rozmowy niestety nie usłyszałem, bo chciałem wstać, a się okazało, że wyszedłem z dialogu. Ale możemy z nim oczywiście porozmawiać. Przede wszystkim dowiemy się czegoś ciekawego o tej wojnie. Ludzie słusznie denerwują się, że przeklęty Talmor może kogoś aresztować tylko za to, że wyznaje Talosa. Ale czy warto było rozdzierać Skyrim i być może niszczyć cesarstwo? Nie. Ulfric w końcu za to wszystko odpowie. Nordowie zawsze wspierali cesarstwo, a cesarstwo zawsze było dobre dla Skyrim. No dobrze, dalej zapytajmy się może właśnie o tej rzecznej puszczy czegoś. Rodzina Gerdur od kilku pokoleń zajmuje się tu wycinką drewna. Ona i Hod prowadzą tartak. A ja całkiem dobrze zarabiam na ostrzeniu toporów i naprawach w tartaku. Dobra, a o tym Jarlu coś możemy, bo Jarl to jest taki namiestnik, jest to tytuł taki szlachecki, coś w rodzaju burmistrza chyba, właściciela danego terenu. Jarl Balgruf rządzi Białą Granią. To dobry człowiek, może przesadnie ostrożny, ale mamy niebezpieczne czasy. Jak na razie udaje mu się trzymać z dala od wojny. Obawiam się jednak, że to nie potrwa długo. Raczej nie przepada za Ulfrikiem i Elisir. Czy można mieć mu to za złe? Ale na pewno okaże się lojalny wobec cesarstwa. Nie jest zdrajcą. Mhm. Czyli on, nie wiem, czy popieramy cesarstwo? Oczywiście. Skyrim zawsze było częścią cesarstwa. To nie oznacza, że popieram wszystkie ostatnie działania cesarstwa. Ale Nordowie nigdy nie byli fałszywymi przyjaciółmi. Dobra, te zapasy to już właściwie wziąłem. Możemy się zapytać o tą Elisif. Kim ona jest właściwie? Zapomniałem, że Skyrim to dla ciebie nowość. Powinienem powiedzieć Jarl Elisif, ale nosi ten tytuł tylko dlatego, że była żoną zamordowanego Jarla Toryga. Ulfric zamordował Toryga. Wszedł do jego pałacu w Samotni i zabił go krzykiem, jeśli wierzyć opowieściom. Od tego zaczęła się wojna. Cesarstwo nie mogło tego zignorować. Gdy jarlowie zaczęli się zabijać, wróciliśmy do starych, złych czasów. No dobrze, czy mogę skorzystać z kuźni, takie bardziej problemu, praktyczne? Nie ma problemu, jeśli potrafisz. Kamień szlifierski ulepszy twój oręż, a stół możesz wykorzystać do modyfikacji pancerza. Jeżeli masz surowce, możesz skorzystać z kuźni, żeby wyprodukować coś nowego. Dobrze, właśnie, a tu dlaczego mogą aresztować ludzi czczących Talosa? To nie wiem. Przez ten traktat, który zakończył Wielką Wojnę. Talmor zmusił cesarza do zakazania oddawania czci Talosowi. Kiedy byłem mały, nie przykładaliśmy do tego wielkiej wagi. I tak każdy miał własną kapliczkę Talosa. Ale potem Ulfric i jego synowie Skyrim zaczęli swą agitację. I cesarz musiał się ugiąć. Wyciąganie ludzi z domów w środku nocy. Według mnie to jeden z głównych powodów wybuchu wojny. No i jak mogę się dostać do Białej Grani? Przejdź na drugą stronę rzeki i udaj się na północ. Zobaczysz ją, gdy miniesz wodospad. Kiedy dotrzesz do Białej Grani, wspinaj się dalej. Gdy dotrzesz na szczyt wzgórza, będziesz w Smoczej Przystani. To pałac Jarla. Jak powiedziałem, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba. Tylko nie przesadzaj. Tak jest. No dobrze, chyba z nim żeśmy... Ty widziałeś smoka?
jak wyglądał? Miał wielkie już zęby? Pogadali. Oczywiście cicho, można zabrać dziecko. Tutaj zostaw pozostałe rzeczy, ale wiecie, no, tu są też dzieci, nie będziemy im po prostu wszystko zabierać. Ale możemy tak, w ogóle przespać się. Gdzie jest jeszcze... O, patrzcie, jest mikstura do otwierania zamków, ale to, co jest na czerwono niestety, to my tego nie możemy zabrać, nie? Ale te wytrychy jak najbardziej i też złoto zabierzemy. No widocznie tutaj jakby złoto może tak aż bardzo cenne nie jest. Wiecie, tutaj to jakby nie możemy mieć skrupułów, bo też ich nie okradamy. Słuchaj, sami. Ja mam zamiar trochę tu przeczekać. Jeśli chcesz, możesz w pojedynkę udać się do Samotni. Proponuję udać się tą drogą do Białej Grani. Stamtąd możesz złapać wóz do Samotni. Samotnia, to nie wiem, to chyba jest to ten Hrodgar, tam gdzie po prostu możemy się kształcić w mistrz, jako mistrz tych okrzyków, bo no to będziemy oczywiście też rozwijali swoje umiejętności, a tymczasem zobaczmy, co jest niżej. Bo niżej mamy tutaj tą chatę. Tata mówi, że za często zadaje się z nieznajomymi, ale ty wydajesz się w porządku. No, słuchaj, taty, to oczywiście tata ma rację, skoro tak mówi. Nie będziemy podważać autorytetu ojca, oczywiście. Co tam mi do tego? No zobaczcie, możemy też ten żelazny miecz wziąć, chociaż ten... O, żelazne rękawice też możemy tutaj... Wiesz, jestem już zajęta, więc nie wyobrażaj sobie za dużo. No. Mamy z Alvorem córkę, malutką Dortę. No nie chciałbym rozbijać tego małżeństwa, zresztą powiem szczerze... Moja córeczka lubi pomagać tacie w kuźni. Wydaje mi się, że nie jestem zbyt atrakcyjny tutaj dla tej młodej mężatki, więc po prostu pójdziemy do góry. Cholerni rebelianci. Nie będziemy tutaj... ze Skylima robić jakiejś mydlanej opery. Chcesz. Oczywiście, w granicach rozsądku. No, ale jest też łóżko. Wiecie co, ja na tym łóżku się prześpię, chociaż kurczę z godzinę. Zawsze coś to da. Przede wszystkim da to, że może nie będę już tak bardzo zmęczony. No właśnie. Czyli moja postać jest odświeżona. Zachować czujność. No i tutaj tak, nie musimy się jakby myć. Oczywiście. Nie, to jest pewną wadą. Chociaż gdybyśmy mieli jeszcze tutaj chodzić gdzieś, do szukać toalety czy prysznica, no to ta gra stałaby się po prostu takim symulatorem no, zwykłego życia. Ale to, że dodane jest tutaj jedzenie, czy ta gra uczy nas też po prostu trzeba jeść, prawda? Że trzeba jeść, żeby nie umrzeć z głodu. No zdawałoby się, że rzecz oczywista, no bo po co to w grach, ale możemy to sobie po prostu też wyłączyć, jakby nam się to po prostu po tym czasie znudziło. No dobrze, słuchajcie, to jest piątek, więc godzina, jak tutaj mam 21:30, więc dosyć późno, bo całym tygodniu ja mogę gadać głupoty, w razie czego, czy język może mi się plątać, no ale jutro sobota, to może po nocy jakoś mi tu już przejdzie takie plątanie się języka. No ale chciałem, żeby jednak ten gameplay jakościowo jakąś tą jakość przedstawiał, więc się postaram żadnych nie pleść tu za bardzo dużych, zbyt dużych głupot i rozwlekać tego w nieskończoność. Ale idziemy do kupca, bo tutaj cóż, ktoś musi coś zrobić. Właśnie. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Jesteśmy świadkiem kłótni. O, nowy klient. Tak jest. Przepraszam za to. Właśnie, o co chodzi, o co chodzi? Co tutaj się działo? Zaraz się dogadamy, a ja tutaj przyszedłem, bo... Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec Rzecznej Puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało! No dobrze. Kupiec Rzecznej Puszczy ma wszystko. Co się stało? Zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Burczy mi w brzuchu, a
Właśnie, mogę pomóc odzyskać ten złoty szpon. Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazu na północny wschód od miasta. Tak. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak, no to tak, to spróbujemy, myślę, ale... Im szybciej znajdziesz szpon, tym... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Tak, ale my tutaj raczej z miksturami nie będziemy na razie ani handlować, ani kupować tych mikstur. A niech ci będzie na 8 bóstw. Wiecie co, ja szukam przede wszystkim... Dobra, pogadajmy z tą Kamilą, bo... Gdzie ona chce mnie zaprowadzić? To tędy? Mam za nią iść, tak? Kamila, gdzie ty się wybierasz? Kamila, gdzie ty idziesz? Kamila... Jeśli okay. chcemy dotrzeć do Czarnych Głazu, musimy przejść przez miasto, a potem przez most. Widać aż stąd, to ta góra ponad dachami budowli. Ach, to Kamila chce mnie zaprowadzić do Czarnych Głazów. Kamila, no dobrze, to ja chętnie z tobą pójdę, tylko najpierw ja muszę coś zjeść, bo burczy mi w brzuchu, a nie jadłem już chyba z cały dzień. Tak, to jest ten dom, który tutaj... Spodziewaj się kłopotów, to tylko kwestia czasu. I co, to spróbujemy, zanim może znajdziemy coś pożywnego, to dobrze byłoby po prostu coś zjeść, ale to przywraca tylko 2 punkty głodu, taki cały chleb. 100 gramów jabłek. 100 gramów jabłek. Ser. No, czujemy się lepiej, jednak nie dosyt. No to ten ser zjemy. Marchew. Miód. To już są takie... No, wina nie będziemy pili, bo no, obawiam się tu skutków spożycia tych wszystkich karafek wina. To raczej głodu nie... ukoi. Czerwone jabłka w beczkach. Dobrze. Tutaj mamy ziemniaki. To też weźmiemy sobie. O, i gospoda. Właśnie, miałem do tej gospody tutaj poszukać jakiejkolwiek gospody. Tutaj jest akurat gospoda pod... Nie wiem, pod czerwonym gołębiem, czy jak ona się tam nazywa. Orgnar! Orgnar! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Trudno, kto to mówi? Było inaczej. Piwo się weź, co chcesz. Potrzebuję oczywiście w granicach rozsądku. A, to delfin tutaj nam rozmawia. O, i mamy stół alchemiczny. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. O, patrzcie, już od razu, że węszy. No nie, no. Ja chcę tylko coś zjeść. Mamy pokoje i jedzenie. Napitki również. Ja gotuję. To chyba wszystko. No dobra, mam jakoś zaufanie, że ugotowałeś coś dobrego. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Zabij przywódcę bandytów znajdującego się w okolicy miejsca. Chyba w znajdującym się w okolicy miejscu. Dobra, jakie są najnowsze wieści? Chodzą szepty. Chłopak z Wichrowego Tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z Mrocznym Bractwem. Znasz kaplicę Azury. Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind. Co za widok. Dobra, gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Chcesz wysadzić się w powietrze? Podobno tak się dzieje, gdy ktoś para się magią. W zimowej twierdzy jest akademia, w której uczą czarów, o ile nie wysadzili jej już w powietrze. O wiele bezpieczniej jest poprosić czarodzieja Jarla, by nauczył cię tego i owego. Najpopularniejszy utwór w tych okolicach i jeden z... Do następnego razu. Dobra, a Ragnar, gdzie ja mogę czerwony. Kupić coś do jedzenia, skoro Ragnar, tak dobrze gotujesz? Potrzebuję... Nikt nie ufa tym magom z Akademii na dalekiej północy. Nie wiem, gdzie mogę wynająć pokój, bo... A może z tą pogadać trzeba. Jestem oberżystką. Obserwowanie obcych to część mojej profesji. Mawiają, że smok zaatakował Helgen. Jak dla mnie to stek bzdur.
Lugać jeno umiesz i chlać z cudzej szklanki. W gardło ci wepchnę te twoje przechwałki. Błysnęła tak? Pancerzem zgrzytnęła. A, embry. No, może to nie kosztuje. Piwo albo miód? Aha, możemy mu dać wino, bo mamy wino z Alto. Nie, to takie tańsze mu chyba wystarczy, wiecie, to wygląda, że tam koneserem wina takim nie jest ten pan. Może coś nam powie w zamian za to. Nasz Ragnar, czuć się jak pan gdy łeb jego z hukiem upadł. Nie zrobiło to na nim sto. Wrażenia, to jest zły znak. Faendal myśli, że może mi odebrać Camille Valerius, ale wciąż mu powtarzam, że ona jest moja. Camilla, to ta, co chciała mnie zaprowadzić tam do Czarnego Głazu, czy jak to się tam zwało? Gdzie nauczona? A czy, że Fendal lubi też tą Camillę, to ja nie wiedziałem nawet. Camilla Valerius tak? Wie, że to ja jestem jest najlepszym Camilla. Facetem w Rzecznej Puszczy. Ten elf sobie kpi, jeśli myśli, że ma u niej szansę. Widziałem, jak zakrada się do sklepu w Rzecznej Puszczy, by z nią porozmawiać, gdy mnie nie ma w pobliżu. Traci tylko czas. No dobrze, chyba bardzo mu zależało. Może coś należy z tym zrobić. I co, ja mam tutaj być tym rozjemcą? Może masz rację. Camilla pewnie postrzega Faendala jako przyjaciela, ale po co ryzykować? Proszę, daj Camilli ten list. Jest pełen złośliwych bzdur. Powiedz, że to od Faendala. Raczej powiem, że to jest od ciebie, kolego. No ja tu nie będę kłamał. A ty też... No, gdzie nauczono się tam grać? Na pewno do tej szkoły nie pójdę, w gdzie tam cię bardów, nauczono. Samotni. Szkolą tam bardów i skaldów, takich jak ja. Pewnie jeśli była zamknięta udasz, większość czasu ta Jarmo, szkoła. Rektorem uczelni. Jeszcze nie dostałem zapłaty. Helgen o mało mnie smok nie zabił. No, ciekawe, co on na to naprawdę? Powie. Naprawdę? Więc moja matka chyba jednak nie jest szalona. Lepiej powiedz o tym Jarlowi w Białej Grani. Na pewno chciałby o tym wiedzieć. No dobra. Lukan ze sklepu w Rzecznej Puszczy ma wszystkiego po trochu. Jeśli szukasz broni lub pancerza, odwiedź kowala Alvora. Mhm. Do następnego razu. Mój ulubiony kompan. Moja Poznań do jest znowu znużona. Wiecie, to chciałem się tutaj gdzieś przespać i przede wszystkim jestem kupić tylko kucharzem, coś. Chłopcze. A, dobra, już mamy coś na sprzedaż. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? Tak. No i teraz tak, w pożywieniach możemy, tutaj mamy, o, widzicie, 380 punktów głodu gotowana wołowina, która kosztuje tylko 15 złota. A za 6 możemy kupić rzecznego okonia gotowanego. To przysmak jest taki, jak widać tutaj. No fajnie wygląda. A ta wołowina to tak przypomina trochę tak jakby kawałek kamienia. Chyba ten gotowany okoń generalnie lepszy jest. To sobie kupimy. Co jeszcze możemy kupić? Tak na drogę dobrze by byłoby chyba kotlet z dziczyzny. Ciekawy jestem, czy te rzeczy się nie psują, ale kupimy ten kotlet. I dobrze byłoby kupić chyba jeszcze kotlet z horkera, czymkolwiek ten horker nie jest. To wygląda, że to jakieś jest, nie wiem, może i zwierzę kopytne, bo to mięso takie duże. Dobra, to kotlet z horkera też kupimy, bo to będzie pewnie na przyszłość. Dobra, to laboratorium do oczywiście no, możemy skorzystać z niego. Dobra, to w takim razie, wiecie co, zrobimy inaczej. Nie wiem, czy iść na głodnego spać. Tylko tak, to tego, z tego łóżka nie mogę skorzystać. Za dyszkę tutaj u niej można wynająć. O kurczę, ty śpisz już? Nie, no wstawaj, delfin. Jesteś tym... Jasna sprawa. Jest twój na jeden dzień. Tak, i teraz możemy... No prawdopodobnie to jest ten pokój tutaj. Gdzie możemy... O, to możemy się przespać. Tylko ile to by... Może 8 godzin, nie? Tak, to jest taki porządny sen. To trwa 8 godzin. Tak liczę na to, że to tak... 4, 5, 6... O, 7:50 jest ok, moim zdaniem.
Teraz by trzeba było coś zjeść. Pożywnego. No możemy ten rzecznego okonia zjeść i... A, i teraz widać właśnie, że ten pasek na dole, zielony, on się tak uzupełnił troszkę mocniej, ale tak jeszcze nie do końca. I tak się zastanawiam, czy tych czerwonych jabłek trochę nie podjeść. No jeszcze można by było trochę. Może dwa wystarczą. No dobra, i tak tutaj jesteśmy najedzeni, wyspani. To myślę, że można na tą czerwoną, na tą grań pójść, bo już tutaj 25 minut zabawiłem czasu growego, a tak w rzeczywistości to ponad jeden dzień tutaj, żeśmy się na jeden dzień zatrzymali. No i teraz Camilla. Gdzie jest Camilla? Embry ostatnio ode mnie dostał wino. Gdzie ja mógłbym znaleźć Camillę? Mi się wydaje, że u tego kupca ona była. O, jest Camilla, dobra, to... Niech cię... Jesteś chłop na schwał. Wpadaj czasem. O, możemy dać jej ten list od Faendala. A gdzie jest w ogóle Faendal? Powodzenia. Będziemy z Lucanem wypatrywać twoje... Nie, ona nas chyba nie zaprowadzi do tego czarnego głazu. Tylko nam pokazała, że to jest, że to jest tam. Tam mniej więcej. To widać nawet takie zabudowania. Nie wiem, jak to ja z tym Faendalem. No dobra, słuchajcie, to zostawmy na razie sprawę listu. No i pójdziemy do tego czarnego głazu. Czyli tą misję zrobimy sobie dzisiaj, może w całości, zobaczymy. To jest ta misja. Tylko zrobimy szybki zapis. W razie jakby coś się stało. No zapisała się ta gra? Tak, zapisała się, ale my chcemy zrobić to. Czyli złoty szpon, tak jest. No i biegniemy. Możemy podziwiać po drodze ten przepiękny świat właśnie Skyrimowy. Myślę, że powinniśmy przejść na drugą stronę, tylko wiecie, tutaj jest zimna woda. Co może spowodować u mnie, no po prostu przeziębienie. A tam widzę, że jest chyba jakiś most. No bo oczywiście to nie jesteśmy odporni na zimno, tak za bardzo jeszcze. A wejście do wody, no, może się różnie skończyć, więc myślę, że skorzystamy tutaj z tej kładki. Tutaj też ktoś pracuje, zobaczymy, czy to nie jest ten Faendal właśnie, nie, to jest Hot. Przychodzisz do pracy? Chwytaj topór i przynieś tyle drewna, ile zdołasz narąbać. No, no znowu zadanie jakieś to jest? Chyba nie. Dobra, ale myślę, że to jednak musimy się jakoś przedostać na tą drugą stronę. Można byłoby aż tam iść. Ja powiem wam szczerze, że ja chyba jednak to w wodę wejdę. Mam nadzieję, że nie... Czy znowu moja postać jest głodna? No, już ostatnio zjadłem dużo przecież. Jedzmy te trzy jabłka. No, cały czas głodna jest. Jak to jest? Aż mi się wierzyć nie chce. Na jedzenie. No dobra, teraz już nie. Muszę sprawdzać niestety te efekty tutaj co chwila. Ciekawe, co tutaj będzie ciekawego. Na kogo my tu trafimy po drodze? Mogłem też trochę w tej kuźni poprawić jakość tego miecza mojego. A może to jest właśnie tutaj ten czarny głaz? No zaraz zobaczymy. Możemy zobaczyć też mapkę, bo... No to wydaje mi się, że to tutaj jest ten czarny głaz właśnie przed nami. Oczywiście tutaj nie podejdziemy. Musimy znaleźć jakąś drogę do góry.
Twoja postać odczuwa niedosyt. Co by to nie brzmiało, to podejrzewam, że niedosyt oznacza właśnie... O, głód. Ojojoj, tej Nordowie to ciągle by jedli chyba. Mi się wydaje, że musimy mu ten kotlet z dziczyzny po prostu dać. Albo, no... Musi to zjeść, no bo... No dobre odżywienie, no dobrze. Tutaj biegnie zając, można by upolować zająca, powiedzmy. Oj, tu był... Czyli spróbujemy go trafić, tutaj gdzieś. Nie tak łatwo. Niestety... Nie tak łatwo trafić. No dobra, zwiał. O, domek Anise. Słuchajcie, idziemy, a tu nagle... A kim ty jesteś? Jestem tylko ubogą staruszką, słonko. Nie musisz się mną przejmować. Czasem czuję się samotna. He? Nie, Anise nie ma mi nic do powiedzenia. Też nie chcę jej tutaj prowokować. Starożytne opowieści Dwemerów. Pieśń alchemików. Wiecie co, to poczytajmy to. Znaczy to na tym polega czytanie, nie? Jakby nie musimy tutaj oczywiście... Można czytać wszystkie te księgi. No i na pewno są tutaj gracze, którzy to wszystko czytają. Ale powiem szczerze, no nie chce mi się tego czytać. Kiedyś to czytałem troszeczkę tych opowieści, ale no one są trochę takie nudne, no co tu dużo gadać. Przynajmniej dla mnie. Dobra. Tu wygląda, że tu nie podejdziemy. Musimy chyba obejść tą górę niestety naokoło. Szukamy wejścia. No, prawdopodobnie jest z drugiej strony w ogóle. No, zobaczcie, tutaj nam się troszeczkę ten krajobraz otworzył. No, ale zobaczymy, czy tu jest jakieś przejście wyżej. Zobaczmy na mapę. Najlepiej będzie sprawdzić mapę, nie? No i zobaczmy. Na mapie mamy informacje. Właśnie. Na mapie to jest, że niby tutaj jest taki wąski przesmyk. Mi się wydaje, że ja muszę się tutaj po prostu cofnąć jednak. Że ja nie znajdę tego przejścia tutaj. Że to jest zła droga. Że musiałem... Chyba, że tutaj mi się uda wspiąć? No, nie sądzę, nie. Nie będziemy tu próbowali, bo to jest jednak zbyt ostre podejście. No to nic, że tutaj drogi nie mogę znaleźć. Przy okazji, no trzeba to, bo to są pierwsze takie kroki w tym świecie. Trzeba go dobrze poznać, zobaczyć na ile czasu starczy pożywienie takie, które zaspokaja no 380 punktów tego głodu, bo ten głód to jest na punkty podzielony, właśnie nie na procenty. To by troszeczkę dało mi wgląd jakby, że te 200 czy 380 punktów, to czy to jest dużo, czy to jest jakby mało? No patrząc na jakby wartość, taki kawał tego mięsa, no to moim zdaniem powinien wystarczyć na cały dzień prawie, że nie? Taki duży kawałek. No i co? I tutaj patrząc na tą naszą mapę, no to my dokładnie to powinniśmy tutaj znaleźć przejście, ale ja tego przejścia tutaj po prostu nie widzę.
No nic, pójdziemy z drugiej strony, no bo... Skoro tam wybudowano taką twierdzę wielką, no to znaczy, że ci ludzie, ci tragarze, no... musieli to jakoś tam dostarczyć. Ona tak nie powstała z niczego, tak? Nikt jej tam nie wyczarował. Chciałem upolować. I to wróży coś dobrego, bo to są normalne schody tutaj. Właśnie, tej ścieżki szukałem. Niestety zaczął padać śnieg. Co nie wróży nic dobrego. A tu jest w ogóle jakaś wieża. Być może to jest wieża złego czarnoksiężnika. Albo jest też... O, kurczę. Kiepski moment na zgubienie drogi. Olorka. Zaraz, magia, przedmioty, broń, żelazny miecz i może założymy też... Pierścień z granatem możemy założyć. Nie, to lepiej to, ale myślałem, że mam tarczę, ale nic z tego, ja tarczy nie mam. A mam, dobrze. O kurczę. O, shit, dwóch aż bandytów mi napadło. Nieładnie, chłopcy, panowie. Twojego trupa będzie łatwiej okraść. Nie mogę się doczekać. Na razie jeden padł. O, kurczę, tu jeszcze jakaś kobieta walczy. Dobra, jeszcze ty, nie odstąpisz. Tylko na tyle cię stać? Co? Nie, zdecydowanie na więcej, tylko czekajcie, bo ja tu trochę oszukam, bo zażyję troszkę mikstury pomniejszego uzdrowienia. Nie chciałbym zginąć. A, mam też magię. Zniszczenie, iskry lub płomienie. Może iskry zastosujemy. I co ty na to, moja droga? Niestety dopadło mnie wychłodzenie. Nasi pierwsi tutaj bandyci zostali pokonani. Oczywiście ich ograbimy, no bo też potrzebuję. Ten miecz to zostawię. Ten jest ok, co mam go na sobie. Tylko założymy tą tarczę z powrotem. Tarcza się przydaje. Problemem jest niestety wychłodzenie organizmu, bo ten pasek czerwony, który tutaj na środku widać, nie? Ten, o, tu. Tak poniżej. No to on się skurczył, a skurczył się z tego powodu, że po prostu jest tu strasznie zimno. No i żeby było cieplej, no to można sobie ogrzać się na przykład przy ognisku albo nosić pochodnie. Niestety w tej wieży tutaj, to ja chyba pochodni nie znajdę. W ogóle w tej wieży... Poczekajcie, tutaj jest jakiś ogień, ale to jest chyba za mało. Czy ja się mogę ogrzać przy tej latarni tutaj malutkiej? Wydaje mi się, że raczej nie ma szans. Nie ma szans. Dobra, ale zobaczymy tutaj. Co tutaj jest ciekawego? Mieszek. Mało złota niestety tu było. O cholerka. Naprawdę jest zimno. Dobrze byłoby znaleźć czary rozgrzewające. O, jest skrzynia. Mikstura kondycji. O, jest pochodnia. Jak to dobrze. Widzicie, jest pochodnia. Dobrze było tu pójść po tą pochodnię, a pochodnia jest w różnych. Także ją sobie weźmiemy do ręki. Zobaczcie, nam się zrobi, przynajmniej tak sądzę, że zrobi nam się trochę cieplej. Za chwilę to nastąpi. Tak
sądzę przynajmniej, że ta pochodnia nam może tutaj uratować życie niemalże, troszkę przynajmniej. Idziemy dalej do tego czarnego głazu. To będzie droga chyba tutaj. No widzicie, jest strasznie zimno, to widać zresztą, że tu będzie mega zimno zaraz. O jacie. Dobra, tu radzę się skradać. O, jest czarny głaz, tylko też podejrzewam, że to tak nie jest ten czarny głaz całkiem miejscem wyludnionym, tylko tutaj będą jacyś przeciwnicy. Wygląda majestatycznie. Wszędzie hula wicher, wiatr tutaj goni ten śnieg. No i teraz tak, czy wejść tutaj po tych głównych schodach? No to wygląda, że tutaj chyba wejdziemy. Nie wiem, czy nie narazimy się tutaj na szybką śmierć z rąk jakiegoś bandyty, który... O! O kurczę, już mnie tu wykryła. No dobra, niech ona tu podejdzie. Już? Tylko na tyle cię stać! Ojej. Dobra, zrobimy tak. Przedmioty. I niestety musimy zmienić strój na tą tarczę. Dobra, ta została przynajmniej trochę. Widzicie, ja też się tutaj trochę już martwię o moje zdrowie. Nie mogę się doczekać, aż zajrzę do twojej sakiewki. Musimy jej się pozbyć. O, cholerka. Nie będzie łatwe przejście. Dobra. Teraz moja kolej. O. Tak jest, to było ładne. No dobra, pierwsi bandyci pokonani. Ale powiem wam, że zimno mi tutaj naprawdę doskwiera. Znalazłem fajny amulet jakiś. Ciekawe, czy ma właściwości magiczne, czy też nie. Dobra, zmienimy strój na tą pochodnię. Dobra, spróbujemy się tutaj zakraść jednak trochę, bo wiecie, jak jest dwoje, to mogłoby być tu ich i więcej, a powiem wam szczerze, nie chcę walczyć tu, tylko jakoś się przemknąć cichaczem. Jest tam kto? O, no tak. A ta jest z łukiem. Nie wiem też, czy nie użyć tutaj łuku po prostu. Skoro ona ma łuk, to my możemy też spróbować ją trafić. Czy nie trafiłem, ale z tyłu mnie ktoś strzela. No bo to ona jest. A, to oko znaczy, że ona mnie widzi. Ale patrzcie, w ogóle nie moje strzały tam nie dotarły. Więc cóż, zmieniamy sobie te przedmioty teraz na ten żelazny miecz. Dobra, magia. Mamy tu magię przywracania. Można byłoby jej użyć do tego, żeby... No... Przedmioty, mikstury... Gdzie ona jest? Tutaj chyba, z tyłu. Coś mi się wydaje. Ta kropeczka czerwona. Czekajcie, bo ona mnie tu zajdzie zaraz. A, jest z tyłu, dobra. Mi wypali teraz. Z łuku to dopiero będzie. O, cholerka, w plecy dostałem. Ona gdzieś tutaj chodzi. A, tu jest, dobra, szybko do niej biegniemy. O, chyba mnie zabije zaraz. Strój, tarcza, to jest jedna rzecz. Dobra, bierzemy mikstury.
Kurczę, trafiła mnie. Pokaż, co potrafisz! Dobra, czy jest jeszcze ktoś tu? Nie widzę. Sztylet zostawmy. Czy ona coś tu ma? Łuk myśliwski. To jest chyba trochę lepszy niż ten, co mam. Futrzana zbroja. Nie da... Mimo, że ona się nazywa futrzana, ale mamy tutaj też strzały. To weźmy wszystkie. Martwię się trochę o skalę mojego życia, bo naprawdę za dużo to jej nie mam tutaj. No ale dobra, możemy już tu się dostać do środka w końcu. Świątynia w Czarnym Głazie, czy w Czarny Głazie właściwie. No i tutaj mamy kolejne lochy. Tym razem będą znowu pewnie długa przygoda. Myślę, że zrobimy sobie tutaj zapis i od tego momentu tą całą... O, tu w końcu jest ciepło, to dobrze. I całą tą lokację sobie przejdziemy już za jednym zamachem w następnym odcinku, a za ten wam dziękuję, jeśli dotrwaliście ze mną do końca. Także życzę miłego dnia czy miłego wieczoru i zapraszam na kolejne zmagania w Skyrimie. Trzymajcie się, cześć!